Marta Kaczyńska rzadko zamieszcza w mediach społecznościowych informacje na temat swojego życia rodzinnego. Niedawno córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej chwaliła się swoją wielką pasją, jaką jest fotografia. Teraz szczęśliwa i dumna mama dzieli się wiadomością o swoim dziecku. Gratulacje napływają z każdej strony. Marta Kaczyńska wychowuje troje dzieci, dwie nastoletnie córki i maleńkiego synka. Córka pary prezydenckiej nie ukrywa, że dzieci są jej wielką radością. Przepełnia ją ogromna duma, gdy może patrzeć, jak jej córki i synek szczęśliwie dorastają. Teraz dumna mama podzieliła się swoją radością z internautami. W mediach społecznościowych pojawiło się wyjątkowe nagranie, przedstawiające jej córkę Martynkę, która oddaje się największej pasji dziecku. Marta Kaczyńska wraz z całą rodziną w tym tygodniu świętowała drugie urodziny swojego syna Stasia. Chłopczyk przyszedł na świat w sierpniu. W tym tygodniu cała rodzina spotkała się, by wspólnie spędzić czas z maleńkim Stasiem. To nie jedyne wspaniałe wydarzenie, jakie miało miejsce w ostatnich dniach. Marta Kaczyńska i jej córka Martynka pojawiły się w Biskupcu, gdzie córka brała udział w zawodach jeździeckich. Przypomnijmy, Martynka od lat pasjonuje się jeździectwem. Jak się okazuje, dziewczynka jest coraz lepsza w tym, co robi. Marta Kaczyńska może pękać z dumy. Podekscytowana mama podzieliła się na Facebooku nagraniem, na którym widać, jak świetnie poradziła sobie jej córka w Biskupcu. Na nagraniu Martynka z gracją prowadzi konia i pokonuje przeszkody. Martynka i w małej rundzie Zofka Jotlotar w Biskupcu. Napisała Marta Kaczyńska pod nagraniem. W mediach społecznościowych zamieściła także zdjęcie Martynki, na którym widać, jak wspaniale sobie radzi. Zarówno pod fotografią, jak i nagraniem pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami dla zadowolonej mamy i jej córki. Co więcej, wygraną córki Kaczyńskie opisał portal Świat Koni. W czwartek rozegrano dwa konkursy ogólnopolskie. Pierwszym z nich była mała runda. Do konkursu zwykłego na poziomie klasy N przystąpiło aż 114 zawodników. Najskuteczniej, bo bezbłędnie i w najlepszym czasie, parkour pokonała 13-letnia Martyna Dłubieniecka. Zwycięstwo odniosła, dosiadając wałacha szlachetnej półkrwi Camelot.